Mazowieckie inwestycje.
No i minęło pierwsze 10 minut filmu. Chyba nie myślicie, że całkowicie się tutaj nie pojawię. Z ciekawostek powiem wam, że na górze macie styczeń 2024 jako datę i poniżej jest godzina. Najpierw jest godzina, później jest minuta, później jest sekunda i później setne sekundy. Bym powiedział tak, minuty są mniej więcej w przybliżeniu do 2-3 minut do przodu i do tyłu, natomiast godziny są całkiem, powiedział, poprawne. Sekundy i sekundniki, czysta fantazja, ale nie mogę ich usunąć, więc już są, ale to tak całkiem ładnie wygląda, więc możecie mniej więcej też mieć porównanie, w jakim momencie dokładnie co się wszędzie tutaj działo.
23 to jest dla mnie wyjątkowa liczba, bo to jest data moich urodzin. Oczywiście nie w tym miesiącu, ale tak jeszcze z ciekawostek powiem wam, że w trakcie tego nagrywania tutaj, tego timelapsa z aparatu, jak i również latania dronem, miałem do statywu przyczepiony mój drugi nowy telefon i na nim miałem odpalone na słuchawkach jeszcze wykład, który miałem zdalnie, wykładałem zdalnie w piątki, tak wyglądałem mój trzeci rok studiów dziennikarskich i były to zajęcia poświęcone polityce i innym wydarzeniom, które się dzieją w Polsce i na świecie. Oczywiście polityki nie poruszam na kanale, więc nigdy się nie wiecie, o czym ja tam rozmawiam i na kogo na przykład głosuję. Natomiast powiem wam tylko i wyłącznie tyle, że specjalnie tak to robię, bo chcę, żeby ten kanał był dla wszystkich, niezależnie od tego, na kogo głosujecie, żebyście się dowiedzieli po prostu informacji z Polski, no i oczywiście z Warszawy i z województwa mazowieckiego. Tymczasem lecimy dalej. O, pociąg przyjechał. Thank you.
A, i żeby nie było, tutaj na odrzuconej liczbie 23 mogę powiedzieć, że na tych zajęciach, tych wykładach, które tutaj prowadziłem, byłem cały czas, do samego końca cały wykład. On się skończył trochę przed konferencją, bo sam jeszcze tutaj stałem chyba w tym miejscu i brałem dosyć mocny i aktywny udział, zresztą jak na wszystkich zajęciach, bo to, że nie mówię, to nie znaczy, że to mnie nie interesuje oczywiście. Natomiast tak, już mam dobrą ocenę 5,5 zagwarantowaną, bo chyba jestem jedną z najbardziej aktywnych osób na tych zajęciach. No ale dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej, krótki przestój, jedzie pociąg, lecimy dalej. No dobra, pociąg jedzie, pociąg, to szlabany są opuszczone, no ale tak czy siak.
Dobra, no i tak kończąc już ten film powoli, dajcie mi znać w komentarzach, czy ile wychwyciliście moich kwestii. Ja oczywiście mam je zaznaczone na timeline, więc będę wiedzieć, komu udało się wychwycić wszystkie moje fragmenty. W najbliższych dniach pojawi się jeszcze parę ciekawych filmów. Będą to podsumowania budowy stacji metra Bemowo, tak, wiem, odjeżdżamy w czasie, jak i również Warszawy Zachodniej i pojawi się podsumowanie zajezdni Anopol i czegoś, co jeszcze wybierzecie na serwerze na Discordzie Avizalandia. Link do niego macie w opisie. Także jeszcze przed nami trochę ciekawych filmów i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu filmach w takim formie, bez zbytnio przyspieszenia, ale z takim spokojnym oglądaniem i muzyczką. No i ciekawostkami od Wiznosza w niespodziewanym momencie.